Cześć, słuchajcie. Dzisiaj będziemy doładowywać akumulator. Raczej ja będę, bo wy będziecie mogli na to popatrzeć. Widzicie, jakie mamy wartości napięcia. Są strasznie małe. Temperatura 7,1 stopnia. Po prostu dzisiaj mamy zachmurzenie. Mamy takie napięcie. Więc nic nie jest wytwarzane, więc tu mam ładowarkę do akumulatora. Tu mam przedłużacz. Powiem wam tak, że jest ciekawie. Położę sobie telefon. Działa, działa. Będzie to tak leżało w środku. Ale już wam powiem, o co chodzi. Czy jak zwykle kable się poplątały. Ale to nic. Zaraz je rozplączemy. O. I żeby zrobić to, co ja chcę, to już wam tłumaczę, to muszę się wpiąć w złącze zasilania, które jest tutaj. Tu mamy minusowe, tu mamy plusowe, ale najpierw, zanim się wepnę w złącze, oczywiście, żeby nie było, zasilacz jest aktywny. To najpierw, żeby to osiągnąć, musimy rozłączyć całkowicie panele. Panele już są nieaktywne. Teraz muszę otworzyć minusową. Czekajcie, czy to da radę się wpiąć. Dobra, dało radę wejść. Teraz plusową. Oczywiście nic nie zostanie uszkodzone, bo niby jak. Teraz muszę się pod dodatnią wpiąć. O. No i dobra, i mamy ładowanie. Oczywiście komputer działa, bo jakby miał nie działać. Czy mamy tu jakieś problemy? Nie, zobaczcie. Jest pięknie pokazane, że się ładuje. Więc jest wszystko dobrze. Teraz co mi pozostaje, to włożyć przewody tutaj do środka, o tak mniej więcej, i delikatnie zamknąć skrzynkę. Na szczęście mam tu tyle miejsca, że ją zamknę. Tylko sobie jeszcze sprawdzę, czy wszystko się na pewno trzyma. O, czy na pewno się trzyma. Poprawimy. O, mocowanie zacisków. To jest bezpieczny sposób, w który można ładować akumulator. Zresztą widzicie, już się ładuje i to nawet dobrze. Nawet komputer pokazuje, że jest ładowany. To jest bezpieczny sposób, tylko najpierw musimy odłączyć panele. O. Więc dlatego ja po prostu wolę to zrobić, żeby po prostu mieć święty spokój. Już widać momentalny przyrost mocy, 12,2. A dzięki temu, mojemu sposobowi, zaraz ktoś powie, że to jest głupi sposób, nieodpowiedzialny sposób, no jakoś ja wolę się czasem pobawić w inżyniera Scottego ze Star Treka i wpiąć się bezpośrednio pod złącze mocy i mieć wyjebane kompletnie. Jak widać, moje dzieło działa i jakoś jeszcze nie było żadnego zwarcia ani niczego. Wszystko jest tu powyłączane po to, żeby nie było żadnych interferencji. Jedynie układ
Jedynie układ chłodzenia jest włączony, ale on musi być. Teraz ktoś powie, po chuj ci układ chłodzenia zimą, jak jest teraz zimno. Musi być dla bezpieczeństwa, jakby coś się tu zagotowało. Jak widać, już jest przyrost niezły. I tak to właśnie miało wyglądać. Nigdy nie mówcie, że czegoś się nie da, jeżeli czegoś nie umiecie. A teraz sprawdzimy, czy da się to zamknąć. Teoretycznie tak. Dobra, przesuniemy sobie to tutaj. O. Użyjmy sobie kabelek. Teoretycznie powinno dać się to zamknąć przynajmniej. No dobra, zamknąć tak całkowicie. O, dobra. I mamy gotowe. Więc teraz to się będzie ładować, pewnie całą noc, ale ważne, że będzie. Trzymajcie się.